Mija półmetek kadencji Zarządu Powiatu w Policach. To doskonała okazja do tego, aby podsumować dotychczasowe dokonania. Bez wątpienia bardzo dużo dobrego z tej perspektywy, myślę, w powiecie polickim się wydarzyło, ale pamiętać tylko należy o jednej rzeczy, że punktem wyjścia była nie ta kadencja poprzednia. Kiedy przyjęliśmy no, władzę w powiecie w zarządzie, Ruszaliśmy z trudnych warunków, warunków rozliczenia się z, z decyzjami, które były podjęte jeszcze w poprzednich latach. Tylko dodam, że dopiero w 2023 roku będziemy kończyć zwroty obligacji skarbowych i pożyczek zaciągniętych przez tamten, w tamtym czasie zarząd. Starosta Policki Andrzej Bednarek swoje podsumowanie skoncentrował na temacie inwestycji drogowych, czyli tym, co na przestrzeni ostatnich lat uległo znaczącej poprawie. Najważniejsza to cały ten ciąg zdarzeń, policja Szczecin, wiadukt około 4-5 milionów. Został zrealizowany, później zrealizowanie za 9 milionów odcinka leśnego, który jest z miasta Szczecin, ale realizowany przez powiat Policki. No i teraz trwający remont obecnie do granic Szczecina, który jest wart około 13, 14 milionów. Kolejną kluczową inwestycją, którą udało się zrealizować powiatowi Polickiemu, jest droga stobno-Szczecin w gminie Kołbaskowo, na którą z funduszu dróg lokalnych pozyskano około 7 milionów złotych. Widać bardzo porządny efekt, gdzie wyremontowana za blisko 14 milionów droga ściągiem rowerowo-pieszym dziś jest naprawdę bezkolizyjnym, ładnym miejscem i zmieniła przede wszystkim ten stary stan. To również Przedsław i pamiętamy tam w okolicach Skyparku, to inwestycja, która kosztowała około 4 miliony, też ważna z perspektywy gminy Kołbaskowo. W sąsiedniej gminie Dobra udało się zrealizować przebudowę drogi powiatowej Dobra Wołczkowo polegającą na ułożeniu nowej nakładki bitumicznej, na odcinku ponad 4 km. Warto podkreślić, że gmina Dobra dzięki pozyskaniu środków w kwocie ponad 10 milionów złotych wybudowała wzdłuż drogi powiatowej nowoczesną ścieżkę rowerową. Gmina Dobra do wymiany nakładki bitumicznej na drodze Dobra-Wołczkowo dołożyła powiatowi Polickiemu środki w kwocie miliona i 100 tysięcy złotych. Ten stan bardzo, bardzo się poprawił i naprawdę jeździmy teraz bezpiecznie. Powiat Policki dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dobrej współpracy z wójtami burmistrzami gmin Powiatu Polickiego zrealizował kilka kluczowych inwestycji w zakresie remontów dróg powiatowych. W zasadzie ilość wyremontowanych dróg na przestrzeni tego czasu okresu determinowały y, pozyskane środki, bo gdybyśmy mieli oprzeć to tylko na y, funduszach powiatu polickiego, to tak jak już wspomniałem wcześniej, powiat policki jeszcze do 2023 roku musi zapłacić zobowiązania, a więc kredyty bankowe i obligacje, które zostały zaciągnięte na marginesie też na inwestycje drogowe, bo 6,5 miliona zaciągnięte od Nowego Warpna było na drogę między Nowym Warpnem a Dobieszczynem, a 2 miliony obligacji skarbowych na położenie nakładki na ulicy Piłsudskiego i ulicy Wojska Polskiego. No tak czy inaczej, gdybyśmy nie pozyskiwali skutecznie środków, co jest warunkiem startowym, bo po prostu jako powiat policki nie byłoby nas stać na zrobienie tak wielu inwestycji. Natomiast programy rządowe docierają do nas. Mówiąc krótko, nasze drogi i komisja u pana wojewody i w konsekwencji Rady Ministrów powoduje, iż praktycznie nie ma konkursu, w którym jakiś z naszych projektów nie zostałby zatwierdzony. Na przestrzeni ostatnich lat powiat policki, kontynuując dobrą współpracę z samorządami gminnymi i pozyskując od nich wsparcie finansowe, jest w stanie remontować kolejne drogi powiatowe, dzięki czemu mieszkańcy polic dobrej czy kołbaskowa mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury drogowej. To jest dla mnie ogromna dojrzałość samorządów, ogromna dojrzałość gminy Police, Kołbaskowo i Dobra i ich wójtów i burmistrzów, dlatego, że zdają sobie sprawę, że jeśli powiat zostanie sam przy realizacji tej inwestycji, to bardzo duży, długi czas musiałby minąć, żeby to przeprowadzić. Bardzo cieszymy się, że nasz powiat policki jest teraz tak przyjazny samorządom i ta współpraca rozwija się bardzo prężnie. Gmina zawsze uważała, że bez pomocy samorządu ciężko jest budować, modernizować i remontować drogi powiatowe, bo tych dróg jest tak bardzo dużo, a stan ich jest naprawdę kiepski. Dlatego też zawsze staramy się pomagać i rozmawiać na temat najpilniejszych odcinków, najpilniejszych zadań do realizacji. No i do tej pory wspólnie udawało nam się pozyskiwać pieniądze, wyremontować drogi, które myślę, że mieszkańcy zwrócili na nie uwagi. uwagę, że że są już drogami normalnymi bez dziur. Najlepszym przykładem dobrej współpracy jest zapowiedź remontu drogi Siadło Górne-Szczecin, na realizację której powiat policki otrzyma blisko milion złotych z rządowego funduszu rozwoju dróg. Realizowane będą trzy newralgiczne odcinki drogi: Ustowo-Kurów, Kurów-Siadło Dolne oraz Siadło Dolne-Siadło Górne. Gmina Kobaskowo zdecydowała o wsparciu finansowym powiatu polickiego we wkład własny potrzebny do realizacji inwestycji. To kolejna inwestycja przy wspólnym udziale samorządu powiatowego i gminnego. Bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Ja tylko podam, że naprawa wiosenna tego odcinka szacunkowo kosztowała około 150 tysięcy z 800 tysięcy, które mamy na cały rok na łatanie dziur. Zarząd Powiatu Polickiego przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji drogowych. Jednym z priorytetów jest remont drogi powiatowej w Bezrzeczu. Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Szczecina prezydent Piotr Krzystek zapowiedział remont fragmentu tej drogi należący do Szczecina. My w sposób komplementarny przygotowaliśmy również. Tą część projektu, która dotyczy powiatu Polickiego. To około 900 metrów drogi, tak aby uniknąć sytuacji rozbiegnięcia się ścieżek rowerowych czy innych części infrastruktury drogowej. Starostwo powiatowe zakłada, że mając około roku czasu do przystąpienia do tej inwestycji, zdoła pozyskać środki niezbędne do jej realizacji. Całkowity koszt remontu wspomnianego odcinka to około 9 milionów złotych. Deklarację do finansowania tej inwestycji złożyła wójt gminy Dobra Teresa Dera. Sen z oczu spędza zarówno staroście, jak i e, nam, władzom gminy, stan drogi w Berzeczu. E, no ale wiemy, że bez e, środków pomocowych nie jesteśmy w stanie zarówno gmina, jak i powiat tak ogromnych pieniędzy na przebudowę tej drogi wyłożyć. I wierzę głęboko, że. E, Uda się może jeszcze w tym roku, w tym nowym rozdaniu pozyskać te pieniądze, gmina ze swojej strony oczywiście jak najbardziej przewidzi środki, żeby tą ważną trasę komunikacyjną można było w końcu wyremontować. Kolejną ważną inwestycją drogową, którą będzie chciał zrealizować powiat policki, jest remont ulicy Nadbrzeżnej. Stanie się to jednak nie wcześniej niż przed ukończeniem remontu drogi Police-Szczecin. Co warte podkreślenia, starostwo powiatowe w Policach dysponuje już projektem technicznym inwestycyjnym. Mieszkańców Polic z kolei najbardziej interesuje remont ulicy Piłsudskiego. Szczególnie newralgiczny jest odcinek drogi od wysokości klubu nauczyciela w kierunku ulicy Tanowskiej. Niewykluczone, jak tylko znajdą się jakieś środki budżetowe, będziemy starali się powtórzyć technologicznie ten zabieg, który zrobiony został no, 6 lat temu i całkiem nieźle funkcjonował. Kolejnym zadaniem będzie realizacja odcinka w kierunku Ronda Pionierów. To stanie się jednak nie wcześniej niż ukończenie budowy przez gminę Policę w ramach powstającej szczecińskiej kolei metropolitalnej ronda zlokalizowanego nieopodal wiaduktu kolejowego.